Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć, dawno nie było programu i zaczynamy od, a nie mówiliśmy, tak? Państwo już w komentarzach piszecie, że wiecie, pan Michał Kołodziejczak, mały rycerz, obrońca polskich rolników, lansowany w mediach, jak tylko tam cokolwiek pokazał, no w końcu odnalazł się w jednej z partii telewizyjnych rządzących naszym krajem przez 8 lat. I wcześniej ci ludzie rządzili jako na przykład AWS, Unia Wolności i tak dalej, więc to, proszę Państwa, te same ludzie u władzy, których próbujemy od tej władzy odsunąć, ludzie skompromitowani, ugrupowania skompromitowane. Jest to trudne, bo siedzą w mediach, jak pan Michał Kołodziejczak też. Dopuścili go do mediów. Jak Państwo wiecie, zdemaskowaliśmy pana Michała. Pan Michał zaprzeczył, że był na rozmowach w Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej. Poczekali dobę od naszej publikacji, nie całą dobę i musieli już to opublikować, mimo że my po dobie tę informację dla Państwa przekazaliśmy. Także cały czas powtarzam, jesteście Państwo w dobrych rękach, jesteście Państwo poinformowani. I mamy, proszę Państwa, pewną analizę tej sytuacji i uwierzcie mi, to tak jest. W tej chwili trwa wielkie ogłupianie wyborców, jeżeli chodzi o prorosyjskość polskiej sceny politycznej. Polska scena polityczna, ta telewizyjna, w 100% jest antyrosyjska. Mimo że polskie społeczeństwo nie jest w 100% antyrosyjskie. Około 30% elektoratu w Polsce jest prorosyjskie. Dalsze jakieś 20-30% jest umiarkowane. I o ten 30% elektorat w tej chwili idzie walka, żeby ich ogłupić, żeby ci ludzie zagłosowali na polityków, którzy nie będą reprezentowali ich poglądów, będą reprezentowali odwrotne poglądy. Żeby móc ich ogłupić, trzeba stworzyć cyrk. Trzeba nawzajem wśród tych umówionych polityków partii telewizyjnych obrzucać się odpowiedzialnością za prorosyjskość. Ci, którzy są antyrosyjscy, zrozumieją te argumenty. O, bo on walczy z tymi prorosyjskimi. To dobre, bo ja go lubię. Ale ci, którzy są prorosyjscy z kolei, a oczywiście nie mają żadnego doświadczenia politycznego, więc będą wszystko na wiarę brali, no popełnią błąd i zagłosują. W związku z tym osoby decyzyjne, czyli Sejm, będzie mógł zaostrzyć politykę przeciwko polskim interesom, przeciwko polskim przedsiębiorcom, którzy mogliby robić dobre interesy na rynkach wschodnich. W związku z tym będzie bieda i w związku z tym będzie wojna, bo każda bieda prowadziła do wojny. Każda bieda prowadziła do wojny. Proszę Państwa, no i jak oni właśnie oszukują elektorat? Taki Polsat News. Michał Kołodziejczak, PiS chciał ze mną rozmawiać o decyzjach na wybory. Proszę bardzo, nagle się okazało, że jakieś rozmowy były z PiS-em, tak? Wcześniej jakoś tego nie oznajmiał. Wcześniej mówił, że z tymi tu PiS, PO, co robią cyrk, nie będziemy współpracować. A tu, proszę Państwa, jak z Kukizem, no mówiliśmy, tak? Mówiliśmy. Oczywiście wszyscy, którzy jesteśmy tutaj musiszowcami, czuliśmy, dlaczego system ładuje potężne pieniądze na promocję pana Kołodziejczaka, który jeżeli coś już z sensem mówi, robi, to powtarzając na przykład po Musisz to wiedzieć. Proszę Państwa, przed programem Musisz to wiedzieć, który powstał w 2015 roku, nie było w ogóle tej narracji, którą teraz obserwujemy. Nie było. Nie było. To było tylko sprzeczanie się o wartości. I nic więcej. Wprowadziliśmy normalność, normalną, logiczną narrację. Oni kilka lat się opierali, cały czas wartości. My, normalność, logika, oni wartości. Aż zobaczyli, ilu nas jest i dopiero wtedy ktoś rzucił hasło. Nie, nie, musimy zmienić retorykę, bo ci tutaj z Musisza wyjdą na czoło, przejmą kontrolę w kraju. I tak przejmiemy kontrolę w kraju, ale wróćmy do tej komedii, którą robią. Michał Kołodziejczak stwierdził na antenie Polsat News, że politycy
PiS-u zapraszali go do rozmów w sprawie nadchodzących wyborów. Uwaga, po ogłoszeniu startu lidera Agrounii z list PO, premier Mateusz Morawiecki, czyli najbardziej prawdomówny, nie wiem nawet, czy nie bardziej niż Kołodziejczak i Tusk, i Konfederacja przede wszystkim, to są, proszę Państwa, ludzie, którzy walczyli o wartości, oni są najbardziej prawdomówni, czyli premier Mateusz Morawiecki, perypatetyk, nazwał Kołodziejczaka sympatykiem Kremla. To jest właśnie element tej komedii. Oni się wszyscy nazywają sympatykami Kremla nawzajem, a wszyscy są wrogami Kremla. Proszę Państwa, jak można dbać o interesy Polaków, zrywając, promując, przykładając się do zrywania kontaktów z rynkami wschodnimi? To jest absurd. To jest absurd. No to mam, proszę Państwa, tak dla przypomnienia materiał z tygodnika poradnika rolniczego z marca tego roku. Blokada na granicy. Agrounia nie chce wpuszczać tirów na Białoruś. No, zapomnieliśmy, tak? Zapomnieliśmy, bo to marzec, to mogliśmy zapomnieć. Taki był pan Michał Kołodziejczak, panie Mateuszu, w swojej prorosyjskości. Ja przypominam, że Konfederacja taki sam jubel zrobiła. Nie dla kierowców z Białorusi, Rosji, no i Ukrainy. Ale co im, proszę Państwa, ci kierowcy z Białorusi i Rosji, którzy jadą przez Polskę tranzytem, płacą opłaty, kupują paliwo, dają zarobki. Co im w ogóle przeszkadzają, jak chcą tam sobie jechać do innych krajów i utrzymywać gospodarcze jakieś tam kontakty? No, ani Konfederacja, ani Agrounia nigdy nie były prorosyjskie. Proszę Państwa, Platforma Obywatelska mówi o Konfederacji, bo my nie mamy czasu, my tego tak nie śledzimy. A oni, zawodowi politycy, mają czas i śledzą. Platforma mówi o Konfederacji i ludzie związani z Platformą, czyli ich dziennikarze, analitycy, Konfederacja zawsze w kwestiach kluczowych dla PiS-u, czytaj Wall Street, bo wszystko, co robi PiS, jest w interesie Wall Street, głosowała tak jak PiS, Konfederacja. Oni tak mówią. I ja się z nimi zgadzam. Proszę Państwa, Kołodziejczak dostał jedynkę z list Platformy w okręgu konińskim. Panie Michale, a dlaczego nie w swoim okręgu? Ludzie Pana znają. Teoretycznie powinien Pan zrobić lepszy wynik. Chyba, że Pan się boi, że Pana znają. I nie docenią. No to Pan Michał znalazł się w specyficznym okręgu. Panie Michale, w okręgu tym, z którego Pan startuje, zarządów Platformy Obywatelskiej, Panie Michale, mały rycerzu Platformy, rycerzu Platformy, Michale, Platforma Obywatelska wyrzuciła setki rolników z ich ojcowizn. Wyrzucili ich na siłę. Jakieś grosze im dali, płacąc niby za spuściznę po przodkach, za ich gospodarstwa, za ich ziemię. Żeby otworzyć kopalnię dla szefa Polsatu, która już wiemy, że prawie nie ma węgla. Naprawdę, panie Kołodziejczak, jak ludzie stamtąd, ze wsi pana wybiorą, to mi tu kaktus urośnie. A reszta kumpli pana Kołodziejczaka, co tak razem z nim w tych polarach, to polska flaga, ziemniaki, to proszę Państwa, we Włocławku tutaj ziemniaki na chodniku położyli, taką komedię odegrali. Jakaś taka pani przyszła, co tam, z tego co pamiętam, to jest aktywistką PiS-u i oni z nią dyskutowali, oni się kłócili. Proszę Państwa, takie komedie, takie ustawki się w polityce robi, że sobie nie zdajecie sprawy. Nie zdajecie sobie sprawy. Dla nich to jest być albo nie być. Nie takie komedie zrobią. Pamiętacie, jak pan Kołodziejczak biegł tam przez pole, pokazywałem Państwu, a pan Morawiecki poczekał, aż oni dobiegną, bo cyrk musiał być, tak? Pamiętacie?
jedna taka sytuacja dla człowieka, który zna życie, który już nie raz był robiony w konia, jest niezbitym dowodem. Ale jak ktoś się dopiero doświadcza, jest młody, idzie w życie, no to jeszcze bierze pewne poczynania za dobrą monetę. No mi to był chyba przypadek tam, proszę Państwa, jeżeli chodzi o materiały w mediach głównego nurtu, tam nie ma przypadków, tam jest reżyseria, tam jest wszystko obliczone. Wszystko obliczone. Pan Michał w związku z tym nie pójdzie na wojnę, bo będzie posłem, ale już jego ludzie z Agrouni, z tych dalszych miejsc, bo tylko on ma jedynkę, pójdą na wojnę. Pójdą. Nowa ustawa o obronie ojczyzny im to gwarantuje i nie tylko im. Posłuchajcie TikTokowej mecenaski na kanale Mecenas od Biznesu, żebyście, kochani, zrozumieli i ci niekochani też, przede wszystkim do nich, bo to ja nie wiem w ogóle, co ich jeszcze trzyma w walce z normalnością, z lipem, nie wiem, po co oni to robią w ogóle. No część z nich siedzi za granicą, więc mogą sobie na to pozwolić. Posłuchajcie, jaka nas przyszłość czeka w państwie prowadzonym przez partie telewizyjne, przez ugrupowanie pana Kołodziejczaka, bo Kołodziejczak, powtarzam, na wojnę nie idzie, do wojska nie idzie. Już się tak łatwo z wojska nie wywiniesz, a to wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny. Ci, którzy mieli do tej pory kategorię E lub D, to na podstawie jeszcze obowiązujących przepisów tej kategorii nie da się zmienić. Natomiast na kolejnym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie zostaną przyjęte takie zmiany, które pozwolą na zmianę tej kategorii, co pozwoli osobie, która do tej pory nie była zdolna do służby wojskowej, na taką, którą będzie można wcielić do armii. A i mówimy o takiej zmianie kategorii, na przykład z D na A, czyli całkowicie zdolny do służby wojskowej. Inne zmiany, które pojawiły się w nowelizacji tej ustawy, przewidują na przykład szybszą ścieżkę awansu w szeregach wojska. Ja mam tu też ciekawostkę dla pani mecenas, bo wiem, jakie na pewno będzie jeszcze przyszlejsze prawo. Pani też pójdzie na wojnę, pani mecenas. A to nie jest taka ciekawostka. A chłopaki zmienią wam z D czy z E na A. Proszę Państwa, oni przygotowują kraj do wojny. Pod każdym aspektem, w gminach, w powiatach, na szczeblach ministerialnych, wszystko przygotowują do wojny. Cały kraj i prawo jest przygotowywane do wojny. I wszystkie partie telewizyjne będą parły do wojny. Oczywiście elektorat swój zostawią na lodzie, bo sami nie będą podlegali. Proszę Państwa, to nie jest prawo. To jest zorganizowany spisek. To tylko formalnie będzie prawo, tak? No, zgodnie z prawem. Proszę Państwa, to co na Ukrainie... Na Ukrainie trwa teraz poligon doświadczalny. To jest test dopiero. Tam się ludzi chorych z orzeczeniami lekarskimi, z kategoriami pod rentę, tam się wciela do armii i wysyła na rzeź. Tam jest poligon. I... żeby uniknąć gniewu ludzkiego, bo proszę Państwa, kiedyś ktoś im może wytoczyć proces, zrobić krzywdę, nie wiem, czy się tego obawiają, ale desperatów może być po wojnie dużo, którym stres pola walki podpowie dziwne rozwiązania, więc im się wydaje, że jak oni napiszą w prawie, że można nas zabić, tak? To jest prawo i zgodnie z prawem postępują. Nie, proszę Państwa, to nie jest zgodnie z prawem. To jest sprzeczne z zasadami, które kierują prawem. Nie można na chama przepychać przepisów, które są wbrew ludzkości. Nie można. Ewidentnie przygotowują nas do wojny. I proszę Państwa, nie ma innej szansy dla nas, jak ruch dobrobytu i pokoju. Ja wiem, że powstały dziwne jakieś organizacje. Proszę Państwa, ja czuję na kilometr fałsz. Spotykają się w luksusowych hotelach, zapraszają do tego, żebyśmy tam razem z nimi poszli. Nie ma takiej możliwości. Czuję od Was świnie na kilometr fałsz. I jakoś tak dziwnie, proszę Państwa, dzwonią do mnie i wypytują, co ja myślę na ten temat, co ja myślę na tamten temat. I za moment w mediach dostaną czas antenowy, żeby to móc wszystko wypowiedzieć.
a później ludziom się pomyli. Ludzie będą myśleć, że to są ich programy, ich dążenia. Nie, to kradzież ideologii w celu oszukania społeczeństwa. Tylko DIP. Proszę Państwa, uroczyste słowo honoru. Gdyby była jakaś inna organizacja, ja nie wyrabiam czasem, nie wyrabiam czasowo. Jeszcze ludzie mnie poganiają, sami często nic nie robiąc. To ja bym z chęcią powiedział, słuchajcie, idźmy z tą organizacją, czy idźmy z tamtą organizacją. Ulżyłoby mi fizycznie, ale nie ma takiej organizacji. Nie ma. Ja wiem, że... Proszę Państwa, niektórzy to dosłownie jakby się dopiero z jaja wykluli. Trzeba się zjednoczyć. Dobrze, z kim? Nie ma. Wszędzie czuję fałsz. Jasne, że się zjednoczyć. Proszę Państwa, ale spokojnie. Nie dadzą rady wielu barier przeskoczyć, nie uzbierają podpisów. Widzicie, jaki zapał mamy teraz wśród uczestników Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Jak jeszcze dołączy do tego reszta, uzbieramy te podpisy i damy radę. Kluczem do wygrania wyborów jest uzbieranie podpisów w przynajmniej 21 okręgach. I to ruszamy w Polskę i to robimy. Wszyscy sobie drukują. Ja Państwa zachęcam do odwiedzania naszej strony https://ustawydip.pl. Link macie pod każdym filmem programu, musisz to wiedzieć od już jakiegoś czasu. Klikacie w tę stronę, pobieracie, drukujecie później listy na posłów, drukujcie tego jak najwięcej, to jest tylko cena kartki papieru, zostawiajcie u ludzi więcej niż jedną kartkę. Oni jeszcze te kartki dadzą dalej, potem zbierzemy, drukujemy podpisy, formularz podpisów na senatorów w naszych okręgach, prawdopodobnie obsadzimy wszystkie okręgi, do dyspozycji jeszcze mamy nasz komitet za projektem obywatelskim parlamentarzyści na szkolenia wojskowe, ich trzeba na szkolenia wojskowe, ewentualnie jak ktoś chce, może na naszą stronę cw24.tv wejść, tu jest zakładka informacje, klikamy w te informacje i mamy aktywne linki do list poparcia na posła, do list poparcia na senatorów i projekt ustawy, jak i też treść ustawy, czyli podpis za projektem ustawy i treść ustawy. Proszę Państwa, 2 tygodnie na to mamy. Jeżeli wszyscy, nie oglądając się na nikogo, zbierzemy się do kupy i będziemy te podpisy zbierać, jutro opublikujemy adres strony, gdzie będziecie mieli telefony do wszystkich koordynatorów okręgowych Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Nie zgłosiliście się do DIP-u pod ten numer telefonu. Trudniejszy kontakt mamy teraz. Okej. To będziecie mogli zadzwonić pod numery w waszych okręgach telefonów i zapytać, gdzie możecie dostarczyć już wypełnione listy. Jak możecie pomóc i tak dalej, i tak dalej. Po to będą te kontakty. To będzie kilkadziesiąt numerów telefonów już jutro na specjalnej stronie podanej, której adres podam. Bo jak nie, to ten scenariusz, który tutaj pani mecenas od biznesu nam podała, to jest nic, co się z nami stanie. To jest nic. Ukraińcy już wpadli, już nic nie mogą z tym zrobić, są w reżimie wojennym. I w związku z tym mam taki apel, jak ktoś może wyciąć ten fragment, który teraz wypowiem i dystrybuować TikTok, Twitter, Facebook, to bardzo proszę. Proszę pomyśleć nad tym, co powiem. Kochani Ukraińcy, którzy jesteście tutaj w Polsce, bardzo was przepraszamy za decyzje polskich polityków, które ci politycy podejmowali w kwestii waszego kraju. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Oni zdradzili programy, z którymi szli do wyborów. Po wyborach zaczęli się zachowywać zupełnie inaczej. My ich wybraliśmy dlatego, żeby zaprowadzali tu dobrobyt, żeby zaprowadzali pokój. A oni oszukali was, popchnęli was do wojny, oszukali was, że pomogą wam, podpuścili was, polscy politycy, nie tylko polscy politycy, oczywiście sami by na to nie wpadli, bo są za głupi,
Oni was oszukali. My to rozumiemy, my to widzimy. Pomóżcie nam wypchnąć ich z polskiego parlamentu. Pomóżcie nam dojść do władzy. A gdy osiągniemy władzę po tych wyborach, na drugi dzień skończy się wam wojna. Są do tego specjalne narzędzia. Pomożemy wam odzyskać władzę we własnym kraju. I tylko my możemy to zrobić. Jeżeli znowu uwierzycie politykom partii telewizyjnych w Polsce, to nie unikniecie. Wiecie, że teraz rusza duża fala mobilizacji na Ukrainie. Będą was ściągać z zagranicy. Nie przeżyjecie tego. Pomóżcie sobie, pomagając nam. Nie, osobiście mówię teraz za siebie, nie odpowiadam za te wszystkie akcje przeciwko wam. Ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że chodzą na pasku gdzieś tam kogoś zza oceanu. Którzy nie rozróżniają nazistów ukraińskich od normalnych obywateli ukraińskich. Ale musicie też sobie samym przyznać, powiedzieć, zawaliliśmy sprawę, kiedy nacjonalizm sterowany z Wall Street, jest udowodnione, się rozwijał, nie robiliśmy nic. No to się rozwinął i dziś jesteście w reżimie wojennym. Więc nie popełnijcie tego błędu drugi raz, bo to samo się dzieje w Polsce. Dziś partie telewizyjne w Polsce milutkie, proszę Państwa, one unikają tematu wojna. Oni mówią coś, że trzeba kontakty z Rosją i tak dalej. Proszę Państwa, nie. Znowu zostaniemy oszukani. Znowu zostaniemy oszukani. Tak jak wyborcy Agrounii zostali oszukani. Pan Kołodziejczak może bajki opowiadać, że to dla dobra... Oni zawsze wszystko robią. Oni zawsze, proszę Państwa, zmieniają zdanie dla dobra Polski. Po Kołodziejczaku już się można było spodziewać. Proszę Państwa, jak w 2019 roku deklarował, że stworzy komitet, że pójdzie do wyborów, ja sam mu ludzi podsyłałem, znanych ludzi w Polsce. Raz oszukał, koniec, dość, nie wystartował w wyborach. Teraz mamy ponownie jego ciekawy numer. Nie dajmy się wspólnie oszukiwać, czy Ukraińcy, czy Polacy, bo wszyscy w tych planach, gdzieś tam zza oceanu, jesteśmy tutaj do wybicia. Tylko ruch dobrobytu i pokoju może nam uratować życie. To jest poważna sprawa. To tyle odezwy. Potem powiem, a nie mówiłem. Oby nie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pana Kołodziejczaka, no cudowne zrządzenie losu. Ja tak w życiu mam, że trafiają mi się dziwne przypadki. I dlatego złapaliśmy pana Kołodziejczaka. Nikt tam nie siedział specjalnie dla niego. Tak się po prostu stało. Ale mam dla Państwa ciekawostkę. Jeszcze jedna osoba przechodziła przy nas, gdy siedzieliśmy na Wiejskiej 12A w ogródku przed kawiarnią, restauracją Czytelnik. Pan Adam Lipiński. Młodzi to nie pamiętają, ale niektórzy już z dojrzałych obywateli pamiętają pana Lipińskiego w hotelu sejmowym, jak próbował przekabacić panią Beger, Renatę Beger, zdaje się, z samoobrony, gdzieś około 2006 roku. Przypominamy sobie, jak pani Beger go nagrała, podpuściła, a on zaczął, proszę Państwa, obietnicę i konkurs ofert odbierał od pani Beger. I tam była taka sytuacja, że pani Beger miała problem, udawała, że chce przejść do PiS-u razem z grupą kolegów, ale pan Leper założył, że wśród tych nowo poznanych ludzi mogą być zdrajcy i dał im do podpisu jeszcze przed wyborami pewne dokumenty, weksle in blanco, które zobowiązały ich do płacenia na jakieś tam cele dużych kwot pieniędzy i to wymuszało lojalność, żeby nie było zdrajców, tak jak u Kukiza. Każda nowa organizacja jest narażona na tego typu
sytuację. Ja tu Państwu już powiem, zdradzę tajemnicę. Ten, kto będzie od nas startował, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że sobie przejdzie, oczywiście, że dla dobra Polski, do innego ugrupowania i oszuka swój elektorat, jak i swoich kolegów, koleżanki, którzy harowali na jego wynik, na jego mandat poselski, to będzie można nazywać go szmatą, zdrajcą, oszustem do końca życia. To jest koniec kariery, to jest obciach murowany. Tego będą się nawet bardziej niż konsekwencji finansowych niektórzy bali, jak i ci, którzy będą przyjmowali taką szmatę do swoich szeregów. Bo przyjmują zdrajców, szmaty, tak? Tych, którzy oszukali, bo umawialiśmy się na mandat rotacyjny. W Ruchu Dobrobytu i Pokoju wszyscy, którzy będą startowali z naszych list, dostaną mandat. Bo my przekroczymy, proszę Państwa, próg wyborczy i uzyskamy dobre wyniki w okręgach. Wystarczy tylko robić wszystko zgodnie z planem. I się uda. A więc pani Renata Beger poruszyła sprawę weksli, których uruchomieniem groził posłom. Groził, proszę Państwa. Jakby ich terroryzował. Nie. To była ich umowa. To nie było żadnej groźby. To dziennikarze Many.pl w tamtym czasie nie rozumieją znaczenia słów. To po prostu pan Leper był konsekwentny. Zdradziłeś, umówiliśmy się na wypłatę pieniędzy, musisz płacić. Taka umowa. Dżentelmen dotrzymuje umowy. Więc Beger zapytała posła Adama Lipińskiego, czy w związku z tym PiS jest w stanie jej oraz innym posłom pomóc. A pan Lipiński powiedział, że można tym obciążyć kancelarię Sejmu. Tak pisze Many.pl. Mam dla Państwa ciekawostkę co do posła Lipińskiego. Bo wtedy, kiedy siedzieliśmy przy Wiejskiej 12, poseł Lipiński szedł. Taki żarcik Państwu opowiem. No więc przechodził przy mnie i zapytałem, panie pośle, czy byłoby można obciążyć kancelarią Sejmu wydatki na kampanię wyborczą komitetu naszego? Jak się Państwu wydaje, jak powinien poseł Lipiński po takich doświadczeniach, bo to się wydało, jak powinien się zachować? Każdy powinien powiedzieć, ale z Pana żartowniś, albo powinien powiedzieć, proszę mi takich rzeczy nie proponować. A wiecie, co poseł Lipiński na to odpowiedział? A na jaki komitet? Te odruchy to się ma, panie Lipiński. A potem, gdy już się zorientował, powiedział, że jak on to powiedział, proszę Państwa? To zabrzmiało, jak to brutalny atak był brutalny. On, święty człowiek przecież, nie? Że to złośliwe było z mojej strony. No, proszę Państwa, panie, pan odpowiadasz za swoje słowa, no. Można obciążyć kancelarią by Sejmu, tak? Naprawdę? Pieniędzmi publicznymi? Deal wyborczy, przekupstwo wyborcze? Proszę Państwa, pan Adam Lipiński, mimo wszystko, po tamtej aferze z tych pierwszych rządów PiSu, dalej startował z list PiSu, a wyborcy na niego głosowali PiSu. No ludzie, no proszę Państwa, jak my wyślemy sygnał do polityków, możesz kręcić, kłamać, kraść, a my ci i tak będziemy wybierać, to wybaczcie, to oni będą kłamać, kraść i kręcić. Na tym to polega, bo żadnych konsekwencji nie ma. Wiecie Państwo, gdzie teraz ten facet, który pieniędzmi publicznymi chciał, złożył ofertę pani Beger, wiecie, gdzie on teraz siedzi? Proszę Państwa, on siedzi tam, gdzie są nasze pieniądze. Jest wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym musiał złożyć mandat tej kadencji, no bo nie mógł tej funkcji pełnić jako też poseł. Siedzi przy pieniądzach. Fachowiec od pieniędzy publicznych. To są rządy, proszę Państwa, partii telewizyjnych. Niesamowite, prawda? Jeszcze będą pokłosia tego naszego pobytu na Wiejskiej 12, ale to w następnym jakimś wejściu. I teraz, proszę Państwa, żeby troszkę było ciekawiej, to o Konfederacji
ciekawostka, bo oni coraz bardziej ujawniają, kto tam u nich na tych listach jest. O, fajny TikTok ktoś nakręcił, pana Piecha, dobro albo zło. No, panie Piech, Polska jest jedna, pan to jest chodzące dobro. To dobrze jest, to jest dobro, że pan siedzi w spółkach i w innych miastach, bo przecież cytuję pana, znacie się wszyscy, tak? Oczywiście nie poznają. To jest dobro, że pan ileś fuch ma, tak? To jest to, to pan potrafi rozróżnić, co jest dobre, co jest złe, panie Piech. Bojowy różaniec na szyi, ten od Cejrowskiego, tak? Od Cejrowskiego pan kupił, dostał, czy jak? I pan wie, co to jest dobro. Pana żona, wiceprezes spółki wodociągowej w sąsiedniej gminie. Mówi pan o tym, że bezczelnie niektórzy kłamią, że moja żona jest w spółce w Katowicach miejskiej w zarządzie, bo już od kilku miesięcy nie jest. Pan wie, co to jest dobro, co to jest zło. Pan wie, tak? Pan wie najlepiej. Ale o Konfederacji miałem. To jest mniej więcej to samo. Kandydatka z list Konfederacji, kobieta, uważa, że kobiety nie powinny mieć prawa do głosowania. Proszę Państwa, od takich rzeczy się zaczyna, tak? Zabrać kobietom prawa do głosowania, a potem niech wchodzą może pod stół i szczekają. Proszę Państwa, to jest jakieś... Dlatego oni mają problem z kobietami na listach. My, jak wiecie, w Ruchu Dobrobytu i Pokoju jest mnóstwo pań. I proszę Państwa, ja mówiąc szczerze, jestem zachwycony, jak wszystkiego potrafią panie dopilnować. Nam się nie chce. Ja na przykład jestem leniem, jestem patentowanym leniem. Mi się nie chce, ja zapominam, a nasze panie wszystkiego dopilnowują. Jak się poprosi, to zamęczą, ale dopną. Niezbędne są kobiety w polityce. Proszę Państwa, poza tym, jeżeli chodzi o kobiety w polityce, to mamy większe szanse, oczywiście nie same kobiety w polityce, bo to będzie też drugi nonsens i byłoby źle, i tam by się zaczęło źle dziać, ale jeżeli chodzi o kobiety w polityce, to uwierzcie mi, to trudniej jest robić wałki w państwie, jak są kobiety. Kobiety generalnie, oczywiście są wyjątki, kobiety generalnie nie nadają się do robienia wałków. Odpuszczają, tak? Jak już nawet niektóre mają te ciągoty, to tak, ona tak tylko sobie... proszę Państwa, ja jestem dziennikarzem, ja setki różnych interwencji, analiz i tak dalej. Kobieta jak coś, przepraszam, kradnie gdzieś, to tylko sobie udłubie mało. A facet to dłubie do spodu, póki spodu nie zobaczy. Więc dajcie się przekonać. My potrzebujemy kobiet w polityce. Będziemy mieli większą gwarancję, że nie będziemy okradani. Kobieta bardziej zdradzi spisek przeciwko narodowi, państwu, niż jakiś facet, tak? Statystycznie. Potrzebujemy kobiet w polityce, ale kandydatka Konfederacji mówi, że kobiety nie powinny mieć głosu w wyborach. Jest prawdziwy hit. Hanna Boczek jest za odebraniem kobietom praw wyborczych. Tylko dlatego, że w większości głosują niezgodnie z jej poglądami. Naprawdę ciekawa polityczna logika. Możecie Państwo sobie gdzieś tam na Twitterze znaleźć panią Boczek z Konfederacji. Dariusz Kasztelan pyta. Jeden z liderów, który twierdzi, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu, pani nie przeszkadza, pani Boczek? A Boczek odpowiada. Jeśli mamy demokrację i przykładowo 5% kobiet głosuje na partie proekonomiczne, w tym ja, a 95% na partie socjalistyczne, to ja sama jestem za, czyli odebraniem praw do głosowania w ramach poświęcenia, to ona się też poświęci. Proszę Państwa, no, jej się demokracja nie podoba i w demokratycznych wyborach startuje. Proszę Państwa, twu demokracja, Korwin mówił. We wszystkich wyborach startował. A mówił twu demokracja. No to, przepraszam, to czy ci ludzie mają chorobę psychiczną? No, nie podoba ci się demokracja, nie startuj w wyborach. My to za was, hej tam, z Konfederacji, którzy takie zasady wyznajecie, my za was znacznie lepiej poprowadzimy państwo. Zresztą w ogóle każdy za was lepiej poprowadzi państwo.
No, to właśnie jest Konfederacja. Chciałem Państwu to przedstawić, ale przechodzę do jeszcze ciekawszych kwiatków. Super Express. Dwoi się i troi. Dwoi się i troi, żeby pokazać nam pana Mateusza w bardzo pozytywnym świetle. I wysmarowali tam intelektualiści z Super Expressu artykuł, i tu mam duży szacunek, bo to niezła sztuczka jest. Rodzina Morawieckich przyłapana na skromnych wakacjach. Żona premiera wyskoczyła z kostiumu kąpielowego. Znaczy, wskoczyła w kostium kąpielowy i mamy, proszę Państwa, tu galerię zdjęć. Ktoś powie, o, fajnie, zobaczę, jak premier na wakacjach. Proszę Państwa, premier w polarku jakimś sobie chodzi, jakieś takie, jakieś tanie rozrywki w jakimś barze. Proszę Państwa, tutaj patykiem pisane jakieś tam menu, zwykłe jakieś, to nie, proszę Państwa, Sheratony, to są zwykłe wakacje z dziećmi, widać, że to grzeczna rodzinka jest nad polskim morzem, no bo gdzie indziej. Proszę Państwa, no to ja mam pytanie, panie Morawiecki, o, zobaczcie, pod jakąś tam trampolinką, premier Morawiecki, patrzcie, na wakacjach, a sprawami państwa się zajmuje, telefon przegląda. Panie Morawiecki, mam do pana pytanie. Bardzo mi pan przypomina pana Scholza. Pana sytuacja prawna. Przypomina mi sytuację pana Scholza. Panie Morawiecki, kupiłeś pan z żoną działki od parafii, która nie mogła dostać dwóch działek. Tam był myk wykonany. Myślę, że gdyby obywatel taki numer zrobił, byłoby to pasterstwo i by musiał oddać. Ale dobra, nieistotne. Panie Morawiecki, pana żona potem się okazało jest właścicielem tych działek. Sprzedaliście te działki, kupiliście za grosze, sprzedaliście za miliony. Jesteście bardzo bogatym małżeństwem, małżeństwem milionerów. A mi tu Super Express pociska jakieś wakacje za 16,90. Ja rozumiem, że można tak postępować. Ebenezer Scrooge, tak? Taki był. Ale to po co wam te miliony? Jak wyjeździcie na wakacje za 16,50? To po co wam te miliony? Albo macie jakąś manię gromadzenia pieniędzy, albo to jest ściema. Wy powinniście z waszym stanem posiadania właśnie po Sheratonach się szlajać, a nie jeździć na bujaczki za 3,50. No widzicie, jak to jest? Człowiek, który jest głównie odpowiedzialny za zubożenie nasze, za upadek gospodarki, za ryzyko wojną, zagrożenie naszego życia. Patrzcie, jaki skromny. No, myślę, że Super Expressowi opłaca się prowadzić działalność prasową, tak jak myślę, że Radiu Z też się opłaca prowadzić działalność prasową. Zaraz Państwa wtajemniczę w pewien trikson, którego nikt nie omówił, więc muszę to zrobić ja. Nie chcę mi się omawiać tych rzeczy, wolałbym sobie gdzieś tam w czymś podłubać, ale nikt nie omawia, dopiero później nastąpi ta narracja, oczywiście bez cytowania autorów tej narracji. Tak jak, proszę Państwa, pan Mencen, ja zaraz Państwu pokażę, co Mencen wygaduje. Wiecie, co Mencen wygaduje? PiS ukradł mi hasło! PiS mu ukradł hasło. Willa i dwa samochody PiS mu ukradł. Proszę Państwa, dobrze wiecie, to hasło jest lansowane przeze mnie od 2015 roku. Willa z basenem. To jest w ogóle skandal. To jest skandal. I teraz jak się dokapitalizowuje media z pieniędzy publicznych. Media wrogie, teoretycznie. Wrogie państwu, partii rządzącej. Ktoś ma jakieś wątpliwości? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji komu podlega? Ktoś ma wątpliwości w naszym kraju? Proszę Państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła prawie 500 000 złotych kary na grupę Euro Z. Mam przypominać, kto pożyczył pieniądze
żeby EuroZ mogło dociągnąć do wyborów? Tak, tak, pan Soros. Kolega Balcerowicza. I dlatego pan Balcerowicz, który promuje Konfederację, może być zadowolony, że w grupie EuroZ promowana jest Konfederacja. I jak to się, proszę państwa, ma zbilansować? Bo ludzie tam nie wchodzą, nie oglądają, a redakcja jest na tyle duża, bo musi pokazywać wow, programy typu wow, show, żeby ludzie przyszli i słuchali, żeby mogli potem tych polityków pokochać, którzy są prezentowani. No już państwu mówię, jak się finansuje z budżetu państwa takie media. Krajowa Rada, instytucja państwa, nakłada 500 000 złotych kary na EuroZ za to, że gdzieś tam jakiś pierdołę jakąś opowiedzieli o przejeździe Zełenskiego przez terytorium Polski, że to niby służby amerykańskie zagrały na nosie polskim służbom i bez wiedzy polskich służb oni tego Zełenskiego przewieźli. Nie wierzę, że tak było. Nie wierzę, że tak było. Ale Radio Z tak podało i Krajowa Rada, powołując się na jakiś tam przepis, którego nie ma, że zdradzili tajemnicę państwową i w związku z tym muszą zapłacić 500 000 kary. Przedstawiciel EuroZ-u w telewizji TVN, też umówione wszystkie pytania były, ale już nie chcę, nagrałem to, żeby państwu pokazać ten spektakl piękny, tłumaczy, jak krowie na rowie. Krajowa Rada Radiofonii nie ma prawa decydować za sąd, nie ma takich kompetencji. I proszę państwa, tak jest. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie mogła nałożyć za podawane treści kary. Od tego są sądy. Krajowa Rada Radiofonii może nałożyć karę, jak się nie przestrzega zasad koncesji, a nie kodeksu karnego, kodeksu cywilnego. Od tego są sądy. I wiecie, co się stanie? Wystarczy tylko posłuchać wypowiedzi przedstawicieli EuroZ. Ponieśliśmy w związku z tym potężną stratę wizerunkową. Nie mam żadnej wątpliwości, że EuroZ dostanie ze Skarbu Państwa odszkodowanie. I w związku z tym ze Skarbu Państwa, czyli kasy, którą się opiekuje Mateusz Morawiecki, pójdą pieniądze, potężne pieniądze na odszkodowanie dla Radia Z za tę niefortunną publikację Krajowej Rady Radiofonii. Tak to się robi. Tak to się robi. W związku z tym pieniądze trafią do pana Sorosa, wszyscy będą zadowoleni, my będziemy ogoleni. A my będziemy ogoleni. Bo ktoś podjął złą decyzję, w sądzie EuroZ dostanie potężne odszkodowania. Rozumiecie, jak to działa? Także Konfederacja pięknie się sfinansuje. I dzięki temu Gazeta Wyborcza, która pożyczyła pieniądze od pana Sorosa na wykupienie EuroZ, będzie mogła, proszę państwa, pieniądze panu Sorosowi oddać. Dzięki temu też Konfederacja i inne partie telewizyjne będą dalej lansowane w grupie EuroZ. I teraz przechodzę do spraw ekonomicznych. Holandia szczerze o polskiej armii. Eksperci zwracają uwagę, że Polska systematycznie wzmacnia swoje siły obronne i już dysponuje jedną z najpotężniejszych armii w Europie. Pamiętacie państwo, mówiłem w 2015, 16, 17, tak właśnie ładowano Ukrainę. Proszę państwa, czołgi brytyjskie Challenger były zadeklarowane i podobno wysłane jako pierwsze. Ale dopiero wczoraj pojawiły się gdzieś tam, jeszcze chyba nawet nie w boju. Wielka Brytania, i tak już jest to przez analityków podsumowane, podpuściła inne kraje europejskie, głównie Niemcy, Polskę, że daje czołgi, żeby właśnie te kraje wyskoczyły z czołgów. Jakaś jest umowa tajna, że Challengery miały nie być niszczone. Już na wrzesień są zapowiedziane Abramsy. Ja w ogóle uważam, proszę państwa, że za moment Ukraina odniesie jakieś sukcesy na polu bitwy, jakieś zdobycze terytorialne, bo zawsze tak było w tej wojnie, że gdy Ukraińcy tracili cierpliwość do ich władz, to nagle i nie chcieli walczyć, potężne straty zniechęcały ich do tego wysiłku, do tego samobójstwa, to nagle wtedy trzeba było im dać sukces. Więc podejrzewam, że niebawem będziemy świadkami jakiegoś sukcesu. Ale póki co, to zobaczcie, taka Holandia, malutki kraj, ale jak nami manipuluje.
to jakbym sabatonu słuchał, że jeden przeciwko 300 to Polaka, że to my to jeden na 300 to damy radę. Proszę Państwa, podpuszczają nas jak diabli. To są, to akurat Wirtualna Polska publikuje, to są tanie chwyty. Jest to, wy nie dacie rady, wy jesteście tacy silni, dacie radę. Zrobili z nas sobie przedmurze, a my patrzymy na paradę, jaką urządził Duda. Morawiecki w zasadzie urządził tę paradę i mówił, ale mamy armię, jaką niezwyciężoną. Proszę Państwa, ilość sprzętu, która była zaprezentowana na paradzie, to przede wszystkim nie był polski sprzęt. To były rzeczy na szybko zwołane na paradę. Na szybko. Te pierwsza partia Abramsów miała przyjechać. Pierwsza partia tych czołgów koreańskich. Bo pod defiladę było to potrzebne. To po pierwsze. Po drugie, tam mnóstwo było sprzętu od wojsk i też żołnierzy z krajów stacjonujących na terenie Polski, biorących udział w ćwiczeniach i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, ta ilość sprzętu, którą widzieliśmy na paradzie, to mniej więcej na dwa dni wojny i wszystko spalone. Proszę Państwa, nie ulegajmy głupawce, że jesteśmy silni, kuloodporni, bo to nas zaprowadzi do grobu, nas to zaprowadzi. No i co się też wydarzyło? Proszę Państwa, jak Państwo niektórzy wiecie, pan szef polskiej armii, prezydent Duda, zwrócił uwagę na modernizację, którą przechodzi polska armia. Proszę Państwa, no i co z tego? Tak samo się pali czołg bardzo drogi, który kupujemy, bo już nie produkujemy, bo produkowaliśmy. Niczym się nie różni od tego taniego czołgu, który mają Rosjanie. Taki sam strzał i koniec, nie ma czołgu. Staje, koniec. Potem go się dopala. Tyle jest wart czołg. I co najważniejsze, że w tym roku przeznaczymy na obronność ponad 4% PKB. 137 miliardów. Ja uważam, że więcej. A pamiętacie Państwo, jaki jest budżet państwa polskiego? No, to już nie jest 4% budżetu. To jest, proszę Państwa, 20% budżetu. 4% PKB, a PKB nam właśnie spadło. Proszę Państwa, powyżej 2% wydatków na zbrojenia PKB to jest rujnowanie gospodarki. Wszelkiej maści ekonomiści już to dawno opisały. Dlatego kraje trzymają się limitu 2%, żeby tego nie przeskoczyć, bo zrujnują gospodarkę. Także my jesteśmy przygotowywani pod wojnę i to jeszcze taką wojnę, która, po której już nas nie będzie. Tu mamy do rzeczy, Niemcy wycofują się ze zobowiązania wobec NATO. W trybie pilnym chodzi o to, że rząd Niemiec wycofał się z deklarowanego wzrostu wydatków na obronność do 2%. Nie, nie, 1, coś. A co, my nie damy rady, te polskie fabryki, te koncerny, przecież to wszystko podźwigną, prawda? Te wszystkie polskie firmy motoryzacyjne, te cała produkcja, te Bosche, Siemensy, te typowo polskie firmy, co my nie damy rady? Przecież my tu jesteśmy, proszę Państwa, potęgą gospodarczą. To jest jakiś skandal, to jest robienie z ludzi idiotów, niezorientowanych, biednych, zagonionych w problemy dnia codziennie. To jest niszczenie naszej przyszłości. Po tych wyborach Polska już, uważam, nie ma przyszłości. I teraz, co do inflacji. Proszę Państwa, czytamy z niemieckich mediów, że inflacja w Niemczech bardzo wysoka, 6%, straszne. I oni dobrze mówią, 6% to jest bardzo wysoka inflacja. My, jak wiemy, mamy około 17%. Ja bym chciał wspólnie z Państwem jeden problem poruszyć, bo to jest, nikt się też tym nie zajmuje, nikt tego nie tłumaczy, mnie to przeraża. Dlatego wytyczamy te ścieżki, po których inni już mogą sobie swobodnie chadzać i puszyć się kreatywnością. Dobrze, ale niech to robią. Proszę Państwa, tu mamy wykres kursu euro. Jak wiemy, w Niemczech jest euro. Nie tylko w Niemczech, w całej strefie jest euro. W strefie euro inflacja jest nieco większa, tam 7-8%. Ale to jest i tak połowę tego, co w Polsce. I teraz popatrzcie na kurs euro w ciągu
ostatniego roku. Proszę Państwa, z poziomu no mniej więcej 4,70 euro spadło do 4,40. To jest bardzo ważne. Proszę Państwa, polska inflacja, czyli dewaluacja złotego, tak, utrata wartości pieniądza, jest 17% w skali roku, a w strefie euro połowę tego i mimo wszystko złoty w stosunku do euro się umacnia. Rozumiecie Państwo coś z tego? Powinien złoty w stosunku do euro, z racji tego, że jest dwa razy większa inflacja, tanieć, a on się umacnia. Profesorowie od ekonomii, dlaczego tego nie tłumaczycie? Co, mordy w kubeł? Posady dobre, dla waszych dzieci też posady dobre, tak? I nie zamierzacie tego ludziom tłumaczyć? Z czego to wynika? Proszę Państwa, to wynika z tego, że bierzemy potężne kredyty i chwilowo mamy tak dużo tego kredytu wziętego w euro i w innych walutach, bo to samo jest z dolarem, że po prostu to euro i dolar, nie mając tak dużego zbytu, tanieją na polskim rynku, bo tego nikt nie chce kupować, bo jest tak dużo. To znaczy, że Polska jest w tej chwili na potężnych kredytach, bo dochodzi do absurdu, że w strefie euro, gdzie jest mniejsza inflacja, na dolarze mniejsza inflacja, dolar i euro tanieją w stosunku do złotego. Jesteśmy zażynani kompletnie. Polska gospodarka jest tuż przed bardzo poważną zapaścią. To wszystko nastąpi po wyborach. Jedyny sposób wyjścia z tego, żeby ludzie z siekierami nie wybiegli na ulicę, to jest niestety wpuścić wojnę. Przyjdzie wojna i wyrówna się, kiedyś mówiło, prawda? To jest ta moja czarna wizja, przed którą nas ostrzegam i zachęcam do uczestnictwa w ruchu dobrobytu i pokoju. Takich rzeczy też nie da się zamieść pod dywan i wojna może to wszystko przykryć. O tym Ślązak. Spółka, która ma budować samochód elektryczny, polski samochód elektryczny w Izerę, jeszcze nie ma nawet terenu pod fabrykę, jak pisze Ślązak, a już zatrudnia 100 osób. Proszę Państwa, to jest karygodne. Pomysł budowy fabryki samochodów elektrycznych powstał, jak Państwo pamiętacie, u mnie w głowie w 2015 roku. W ten pomysł miał być zaangażowany pan Mateusz Morawiecki, wtedy wicepremier. Fabryka nie powstała, nie powstała do tej pory. Wtedy jeszcze takie firmy jak Volkswagen i inne jeszcze nie miały żadnego modelu auta elektrycznego. A dziś są już potentatami na rynku, straciliśmy czas z tym człowiekiem. W związku z tym nie będziemy w stanie eksportować, zarabiać, będziemy musieli kupować, bo znajdą się klienci na ten produkt. To jest drenowanie kraju, to jest celowa działalność. Pod nosem Mateusza Morawieckiego takie rzeczy się dzieją, jak pisze bankier.pl, 300 tysięcy bochenków chleba z technicznego podobno zboża z Ukrainy. I teraz, proszę Państwa, wpuścili to zboże, pozwolili piec nam chleb, żremy chleb z paszy dla bydła lub do produkcji wody. I to są te rządy, proszę Państwa, to są te rządy. I na to wszystko pozwalają politycy. Polonia Christiana 24 pisze coś, co mówiliśmy lata temu. Klasa średnia jest do zaciukania, bo klasa średnia stawia opór korporacjom. Więc rządy poszczególnych krajów, idąc na rękę korporacjom, wprowadzą taki zamordyzm dla klasy średniej, że będą tylko dwie klasy. Bogacze, o których nawet w życiu nie będziemy mieli zielonego pojęcia, i cała reszta motłoch do roboty. To taka wizja przed nami. I tu jest artykuł zniszczyć klasę średnią, czyli co naprawdę kryje się za Fit for 55. Mówiliśmy to już zanim 55 został ogłoszony, że to chodzi o klasę średnią. Ja podawałem Państwu mnóstwo przykładów. Jeden z takich śmiesznych, ja przypomnę, to na przykład sposób pakowania kanapek dla klasy średniej w McDonaldzie i dla zwykłych robotników.
Zwykły robotnik dostawał cheeseburgera, czyli tę tańszą kanapkę i hamburgera opakowaną higienicznie, a klasa średnia w eleganckim kartonie i musiała brudnymi paluchami jeść tę kanapkę. No, ryzyko chorób znacznie większe, choć niektórzy są zwolennikami zatruwania się, że to podobno jest lepiej, że w ten sposób się, proszę Państwa, selekcję gatunku lepiej prowadzi. No to selekcjonujcie się. Może rzeczywiście niektórzy muszą wymrzeć i nie przedłużyć potomstwa, żeby gatunek po prostu był mocniejszy. Może rzeczywiście te zdolności intelektualne w dzisiejszych czasach już, pomimo dowodów, że, tak, że zarazki istnieją, to oni tego nie rozumieją. I wtedy podałem taki głupi przykład, że to nie jest przypadek, że te kanapki są podawane niehigienicznie dla tych bogatszych, czyli dla klasy średniej. Po naszych interwencjach, wiem o czym mówię, McDonald's ugiął się i zaczął wprowadzać do tych droższych kanapek taką obwolutkę. To jest, proszę Państwa, nasza robota. Tego nie było. Ryczeliśmy, jak Państwo pamiętacie, już od 15 roku, a i wcześniej walczyłem o tę higieniczność kanapek w McDonaldzie, bo było to niehigieniczne. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że klasa średnia jest dobijana w Polsce? Bo w innych krajach to może nawet jest w naszym interesie. Ale dlaczego jest klasa średnia dobijana w Polsce? No to właśnie mamy takich ludzi jak pan Bartoszcz z Baraszczuk. Jest szefem Krajowej Administracji Skarbowej. To jemu podlegają wszystkie urzędy skarbowe. I wygląda na takiego, co wykona każdy rozkaz Mateusza Morawieckiego. O tym gazeta.pl, jak awansował. Proszę Państwa, cudowny awans. W ciągu 2 lat przeskoczył 17 stopni służbowych w Krajowej Administracji Skarbowej. To jest ewenement. Widać, że człowiek jest tak ambitny, wykona każdy rozkaz, dostanie awans. Ja czytałem ten artykuł i mówię Państwu, że byłem w szoku, bo oni tu piszą, posłuchajcie, bo to jest coś ciekawego. W ciągu 2 lat szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk awansował aż o 17 stopni służbowych, od szeregowca do inspektora. Myślałem sobie, że dziennikarz używa języka potocznego, pisząc szeregowca, czyli ten podstawowy stopień w urzędzie, czyli powiedzmy referent, tak? Później czytam, z ustaleń TVN24 wynika, że za miesiąc podczas święta służby ma szansę otrzymać nominację generalską. Mówię, to jest pewnie przenośnia, że w sensie, że ten najwyższy stopień jakiegoś tam superinspektora. Ale proszę Państwa, ja nie wiem, kiedy to się zmieniło, ale okazuje się, że Krajowa Administracja Skarbowa i proszę Państwa, kochani, którzy pracujecie w urzędach, uwierzcie mi, jak wejdziemy w wojnę, jesteście niepotrzebni. Ten dowcip, który kiedyś opowiedziałem, wojna, w którymś tam roku, siedzą Polacy w okopie i rozmawiają. A ty kim byłeś w cywilu? Ja byłem urzędnikiem. A ty kim byłeś? Ja też byłem urzędnikiem. Ja też byłem urzędnikiem. Proszę Państwa, tak rozbudowany aparat administracji, że gdy wpuszczą nas w wojnę, to uwierzcie mi, jesteście urzędnikami. Wydaje się niektórym, że jesteście częścią systemu. Puszczą was na wojnę. I być może właśnie coś, co po cichu wprowadzone, nie zauważyłem kiedy. Proszę mnie skorygować w komentarzach, bo ja nie pamiętam, żeby tak było. Okazuje się, że stopnie w Krajowej Administracji Skarbowej są skopiowane ze stopni wojskowych. Pierwszy stopień. Korpus szeregowych. Aplikant, starszy aplikant, korpus podoficerów to A, młodszy rewident, C, starszy rewident, młodszy rachmistrz, no to jakby się zgadza, tak? Skarbówka, rachmistrz, no dobrze. Starszy rachmistrz, korpus aspirantów, to już, proszę Państwa, to już jest terminologia wojskowa. Młodszy aspirant, starszy aspirant, korpus oficerów. Młodszych, podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, korpus oficerów starszych, podinspektor, młodszy inspektor, no to się jakby zgadza, korpus generałów, to proszę Państwa, to jest oficjalna terminologia, inspektor i generał, ten najwyższy stopień. Proszę Państwa,
przygotowują was, urzędników skarbowych, najpierw zedrzecie z nas pieniądze, z obywateli. Za byle błąd będą, są solone, takie kary, że się w głowie nie mieści. A później, gdy was będą puszczać, bo za dużo was będzie, kimś trzeba będzie te okopy zapełnić, potem gdy was będą puszczać na wojnę, to wiecie co my powiemy? Dobrze wam tak, dobrze wam tak. Ja tak nie powiem, ale ludzie tak powiedzą. Zastanówcie się, co wy robicie, będąc nadgorliwymi, zdzierając na polecenie Morawieckiego z nas pieniądze. Kopiemy sobie wszyscy tutaj grób. W szoku jestem. Facet 2 lata przeleciał wszystko niemal i tu się okazuje, że to jest formacja militarna. Generałowie, podoficerowie, młodsi, starsi, szeregowi. To się w pale nie mieści. Co tu znam z krajem? Powtarzam, cały kraj przygotowywany jest pod wojnę. Wszystko jest przygotowywane pod wojnę. Ale są takie branże, tacy przedsiębiorcy, którzy, proszę Państwa, mają luz. My czujemy, że oni mają luz. Tam jest przymykane oko. Proszę Państwa, z różnych krajów przyjeżdżają, siedzą w tych swoich interesach. Widzimy, że tam nawet nie są w stanie być zatrudnieni, bo po polsku nie mówią i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma kontroli. Tam, no, któryś z urzędników może i zrobi od czasu do czasu kontrolę. Nie powiem, ale za mocno się rozwijają. My Polacy mamy problem, posługując się językiem polskim, żeby wypełnić wszystkie formalności, tyle tych nowych, niskich podatków, formularzy nam tutaj dostarczono, a oni, proszę Państwa, całe dnie działają, nic się im nie dzieje. No bo uważam, że mają preferencje, bo powolutku zastępuje się polskie społeczeństwo społeczeństwem innych. I to możemy między wierszami wywnioskować, wyczytać. Interia wydarzenia. Zatrute mięso z Polski. Austriak zjadł kebaba i zmarł. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 27 jest zatrutych po zjedzeniu mięsa z kurczaka z Polski. Donoszą austriackie media. Okazuje się, że wszyscy chorzy wcześniej jedli kebaba. Sprawą zajmuje się nowa minister zdrowia, o której pewnie nie będę miał czasu, żeby Państwu powiedzieć. W każdym razie chłop umarł, jest afera. No tak, jak to jest w tych kebabowniach, gdzie, proszę Państwa, co ja kebabów nie jadłem u tych obcokrajowców? Oni, proszę Państwa, jak się zażąda, wiem na pewno, jak się zażąda paragon z NIP-em, halo, panie generale Krajowej Administracji Skarbowej, jak się od nich poprosi, żeby NIP był na paragonie, to oni mówią, my tego nie wystawiamy, ja nie rozumiem. Panie, jak wy ich kontrolujecie? Oni mają luzy, a jak mają luzy, to w nosie. Zatrute mięso, proszę bardzo, przecież nikt mnie tu nie będzie kontrolował, ja mam preferencje. Mi pani z jakiejś tam fundacji, która mi pomogła tutaj się osiedlić, powiedziała, że spokojnie, rób wszystko, jest pod ochroną, w razie czego załatwimy ci ochronę prawną. I oni, proszę Państwa, niczego się nie boją. A potem są takie cyrki, że prasa austriacka mówi, jak to truci są w kebabach w Polsce ludzie, w tym Austriacy. Bo jest ten luz, bo to my mamy, proszę Państwa, mieć pod górkę. To, co na polecenie Morawieckiego, a wykonuje pan prawie generał Kasu, robią z nami, to jest rzeź polskich przedsiębiorców. To nie jest przypadek. Myślicie, że jak poprzecie jakąś tam partię przedsiębiorców, coś tam, to wam coś to da? Nie, oni mają, proszę Państwa, ci ludzie, którzy, widzę, startują teraz do wyborów, komitety pozgłaszali, oni mają jeszcze większe luzy niż ci w kebabach. Na pewno się nami zaopiekują, na pewno. Kołodziejczak też polską wsią się zaopiekuje. Panie, z okręgu konińskiego to panu tam rolnicy dadzą bobu. Inni też mają preferencje. Taki poseł Szłapka, proszę Państwa. Poseł Szłapka potrącił rowerzystkę autem, ale startuje w wyborach, bo co mógł, to zrobi. Szef Nowoczesnej Szłapka potrącił nastolatkę. Prosta sprawa, proszę Państwa. Tu nie potrzeba. Niektórych to potrafią w przyspieszonym tempie obsłużyć w sądzie.
a tutaj będzie się tak, tak to wszystko ciągło, żeby pan poseł dopiero ewentualnie mógł dostać wyrok, jak już będzie miał mandat poselski. Są tacy ludzie jak Hubert Czerniak, któremu administracja państwa robi podgórkę, bo wiedzą, że wziąłby w cuglach mandat wyborczy, ale robią mu podgórkę i człowiek się zastanawia. A tu, proszę Państwa, potrącić dziecko, jak to trzeba zapieprzać, jakiego to mózgu trzeba nie mieć, żeby rowerzystkę potrącić. Ja wiem, że to się może zdarzyć spokojnie, ale okoliczności jednak były na tyle poważne, że facet ma postępowanie. I on będzie startował z tych koalicji obywatelskich. Nic mu nie zrobią. Bo my jesteśmy, proszę Państwa, narodem tolerancyjnym. 300 gospodarka, jak i inne media informują nas, że spadło PKB w Polsce. I to najwięcej w Europie. Jeszcze nie do niedawna nas informowali, że wzrosło PKB. Proszę Państwa, współczynnikiem PKB można manipulować. Za Platformy Obywatelskiej do PKB wrzucono domniemaną wartość szarej strefy. No wyobrażacie sobie, co oni odwalili za Platformy? Domniemaną wartość doliczyli do PKB, żeby w statystykach im wyszło, że rośnie gospodarka. Ale już chyba nie mają czego sztucznie doliczać. Bo rynek zaczął weryfikować polską gospodarkę. Minus 3,7. Ale proszę Państwa, my jesteśmy narodem tolerancyjnym. My znowu zagłosujemy na PiS, PO, Konfederację, która dużo zrobiła dla rządów PiSu, a rząd PiSu dużo zrobił dla rządów Konfederacji. Tu wystarczy tylko ministra Cieszyńskiego przypomnieć, który pochwalił się, że uratował Facebooka Konfederacji, wspólnie zadziałali, dlatego Państwo możecie mieć większą wiedzę na temat wyjątkowych wyczynów Konfederatów, a potem ani mówiłem, ale to pójdziecie na wojnę, zresztą Konfederaci liderzy nie ukrywają, że wojna jest dla nas dobra, wojsko jest dla nas dobre, musimy, bo to jest w naszym interesie i tak dalej, takie tam bełkoczą bzdury. Muszę już kończyć i zbieramy podpisy, to jest bardzo ważne. Dziękuję.